Dzień dobry. Słuchajcie, nie wiem, czy tu byłam kiedyś w takiej stylizacji, ale to zobowiązuje, bo dzisiaj będę mówiła o premierze programu High Level i opowiem Wam o tym, jak oferty High Level zmieniły mój biznes, mogą zmienić Wasz biznes i dlaczego tak naprawdę oferty High Level i praca z klientkami High Level, w ogóle kim są klientki High Level, jak to wpływa na lekkość w naszych, waszych biznesach. Także niezapowiedziany live, spontaniczny. Słuchajcie, dzisiaj miała być premiera podcastu, ale jak to jest z nawigowaniem tym wszystkim, co się dzieje w biznesie. Premiera jest przesunięta na jutro, dawałam znać właśnie na story, więc dzisiaj jest idealny moment, żebyśmy sobie wskoczyli na live'a i żeby Wam więcej o tym powiedziała, bo ja się jaram tym tematem na maksa. Dlaczego? Dlatego, że dużo mówimy sobie o lekkości w biznesie. Każda kobieta, przynajmniej z którą ja pracuję, natomiast no, czuję, że my w pewien sposób pragniemy tej lekkości, tak? Chcemy, żeby płynęło nam lżej, chcemy wzrastać, powiększać swoje przychody. Natomiast ta lekkość nie płynie z tego, że my pragniemy tej lekkości. Ta lekkość płynie z strategicznych decyzji, które my podejmujemy. Ta lekkość płynie z wiedzy, którą my wcielamy, właściwej wiedzy, którą my wcielamy w nasze biznesy. Ja bym nie miała lekkości w biznesie, gdybym cały czas działała i operowała w taki sposób, jaki operowałam na początku. Więc dzisiaj troszkę będę Wam o tym opowiadała. I teraz zacznijmy sobie w ogóle od tego. Dajcie znać, jak tu jesteście, jak się dzisiaj czujecie i macie. Kim są klientki High Level? Dziękuję, kochana. Dziękuję, kochana, pięknie. Co ja rozumiem w ogóle przez klientki High Level? Bo często nam się wydaje, że wiecie, klientki High Level, o Boże, to ja muszę teraz zbudować jakąś luksusową markę, to ja teraz muszę prowadzić tylko i wyłącznie mentoringi biznesowe. Ja też dzisiaj odpowiem na pytania, dla kogo jest program High Level, dla kogo nie jest, dlatego że piszecie do mnie. Ja cudnie dzięki Tobie, bardzo się cieszę, kochane. Dlatego, że piszecie do mnie z pytankami, więc będę też to dzisiaj wszystko zbierała. I teraz, kim są klientki High Level? I w ogóle, jak myślimy sobie o wznoszeniu naszego biznesu na High Level, to wiesz, ja nie mam na myśli tylko Next Level. Bo wiecie, Next Level to jest tak, jesteśmy tutaj, Next Level jest tutaj. Ale stąd High Level jest tutaj. Okay. I to jest coś, co dla mnie oferty High Level, praca z klientkami High Level, które za chwilkę rozłożę na czynniki pierwsze, jest tym, co daje lekkość, jest tym, co daje też skoki kwantowe w naszym biznesie. Co rozumiem przez skoki kwantowe? Że nie rośniemy tylko tak, tylko jest tak i nagle jest tak. I oczywiście każdy z nas ma swój timing, nasze ciało, nasz układ nerwowy wie i nas prowadzi i o tym w innych odcinkach. Słuchajcie, jak będziecie też mieć jakieś pytanka, to śmiało piszcie i pytajcie. Więc przede wszystkim, jeśli myślicie o pracy z klientkami High Level, to nie możemy wychodzić tylko i wyłącznie z poziomu myślenia tego, że będziemy zarabiać więcej. Że będziemy... dziękuję, kochane. Kochane boginie i kobiety mocy. Tak, jak myślę o High Level, to słuchajcie, ta szminka i marynarka to jest po prostu... to jest to. Więc nie możemy myśleć tylko i wyłącznie o tym, że my chcemy zarabiać więcej. W sensie nie ma w tym nic złego, natomiast to nie może być pierwsza intencja, która jakby za tym, z której to wszystko się rodzi. Bo kim są klientki High Level? Myślę, że większość z Was, które tutaj są, jesteście takimi klientkami, nawet nie wiedząc o tym. Bo klientki High Level to są osoby, które są zaangażowane w proces pracy z Wami. Jeśli pracujecie jako coach, terapeuta, mentor, to są osoby, które już Was szukają. To nie są osoby, które trzeba przekonywać, które trzeba bardzo mocno edukować na temat tego, dlaczego dany temat jest ważny. One wiedzą, dlaczego to jest ważne. One już tego szukają. Dlatego też, ja o tym opowiadam więcej w audiotreningu, który jest takim początkiem do programu High Level, który też możecie wykupić, jeśli poczujecie i chcecie, o tym też powiem więcej na koniec. Przerwa na wodę. I dlatego ta sprzedaż często jest dużo, dużo łatwiejsza i tam jest ta lekkość, dlatego że my
tam potrzebujemy włożyć bardzo często dużo mniej energii w sam proces sprzedaży, bo to są osoby, które już wiedzą, które one tylko szukają właściwej przestrzeni. A więc to myślenie jest w ogóle bardzo ważne, bo często nam się wydaje, o Boże, jak ja mam, to wiecie, to jeśli ja, nie wiem, trudno jest mi sprzedać warsztat za 200 zł na przykład do 20 osób, to jak ja sprzedam program, czy program mentoringowy, czy cokolwiek stworzycie z oferty high level za, nie wiem, 5 tysięcy, za 10 tysięcy, nie? To się wydaje takie przeogromne i dla mnie też się takie kiedyś wydawało, bo przypominam, że zaczynałam od sesji indywidualnych za 45 zł. Teraz to są inwestycje pracy ze mną kilka tysięcy co najmniej, jeśli chodzi o pracę taką miesięczną, ale za tym idzie to ta najważniejsza kwestia, o której chcę dzisiaj powiedzieć. Czyli wasza intencja, która wypływa z waszego ciała, z waszego serca, że wy z myślą o swoich klientkach chcecie stworzyć przestrzeń, która będzie je jak najlepiej wspierała. Że wy zastanowicie się i poczujecie, co wy możecie dać i jaką przestrzeń możecie stworzyć, żeby osoby pracujące z wami doświadczyły jak najlepszych rezultatów. I z tego płynie oferta high level, którą też będziemy tworzyć sobie w programie high level, żebyście wy mogły wdrożyć ją do swoich biznesów i zacząć doświadczać realnie lekkości w waszych biznesach, a nie tylko myśleć o tym, żeby było lekko. Bo od myślenia lekko jeszcze... Od myślenia o lekkości do tego, żeby była lekkość, to jeszcze jest kawałek drogi i ja Wam pokażę, jak to zrobić. I będziemy też to robić wspólnie w programie. Więc najpierw potrzebujemy sobie zacząć od tego, więc kawałeczek historii i później Wam opowiem o tym, jak w ogóle te oferty wpłynęły na mój biznes i jak też będą wpływały na Wasze. Więc jak ja sobie myślałam w pewnym momencie o tym, co ja bym w ogóle chciała stworzyć, gdzie też jest moje zone of genius, w czym też ja się najbardziej sprawdzam, ale jeśli ja się w czymś najlepiej sprawdzam, to znaczy, że ja wnoszę największą wartość dla moich klientek. I oczywiście ja kocham pracować z ogromnymi grupami, tak? Ja mam za sobą, wiecie, i warsztaty, i bezpłatne dla kilku tysięcy osób, i programy płatne kilkumiesięczne dla 200 osób, i wystąpienia na żywo dla kilkuset osób. I jakby ja to kocham, czuję się jak ryba w wodzie, chociaż kiedyś bym w ogóle nie pomyślała, że tak będzie. Natomiast przyszedł taki moment w moim biznesie kilka lat temu, gdzie ja poczułam, że jakby tak, to jest fajne, bo ja mogę dosięgnąć tej skali i ja mogę mieć ten impact w kontekście tego, do ilu osób dociera moja praca, to co ja robię, narzędzia, którymi się dzielę. Natomiast głębia tego, co ja robię i co daję, taka prawdziwa, znaczy prawdziwa, po prostu głęboka, długotrwała transformacja, wiem, że potrzebuję właściwego środowiska. I ja to środowisko dla moich klientek chciałam stworzyć, bo i tak powstały pierwsze takie kameralne przestrzenie. To był program Quantum Leap, on się wtedy nazywał, który trwał kilka miesięcy i to była taka pierwsza higher level, powiedziałabym, przestrzeń, która wtedy kosztowała chyba około 8 tysięcy, mi się wydaje, o ile dobrze pamiętam. I to była, słuchajcie, dla mnie inicjacja na całego. Jakby ja, wiecie, jakby wiedziałam, że mniej w ogóle jakby ten program nie może kosztować, bo to było dla kilku osób. Wiecie, tam było moje bardziej takie zindywidualizowane wsparcie. Ale jednocześnie, wiecie, to była bardzo duża inicjacja dla mnie, bo ja zaczynałam, znowu już mówię, od sesji za 45 zł, od sprzedaży książki za 50, od sprzedaży dwumiesięcznego kursu za 130 zł. Nie? Więc jakby, wiecie... Mój układ nerwowy, moje ciało potrzebowało się powolutku do tego dostosowywać. I jednocześnie to było coś, co było absolutnym, to był game changer dla mojego biznesu. Nadal energetyka, strategie, jakby strategia jedno, ale energetyka potrzebowała się dokalibrować do tego, żebym ja w ogóle mogła to utrzymać, bo to o tym, wiecie, fajnie jest mówić, ale ciało potrzebujemy mieć i czuć, że mamy w sobie zasoby, żeby utrzymać w ogóle taką cenę naszych programów, żeby szła za tym wartość i żebyśmy my się po prostu, wiecie, nie wykrzaczały po drodze, ale o tym też pewnie w innym odcinku tej serii, jak pracować z klientkami high level. Więc przede wszystkim to jest dla mnie najważniejsze, żebyście wy się zastanowiły nad tym, jaka intencja wasza
za tym jest i to może być wasza intencja lekkości zarabiania więcej, oczywiście, ale to jakieś kropeczki, słuchajcie, a, bo mam takie naklejki na szybie, akurat jest światło. Dobrze, to słuchajcie, mamy taki filtr w kropki. Więc my potrzebujemy się zastanowić, jak możemy stworzyć przestrzeń, która będzie jak najbardziej transformująca. I ja wtedy wiedziałam, że to nie są dwugodzinne warsztaty. No bo come on, jakby wiecie, praca, którą ja robię z wami, odkrywanie, dokopywanie się, ucieleśnianie wewnętrznej mocy, później budowanie biznesu, to jest kawał roboty do zrobienia. Nie? Jakby nie jesteśmy tego w stanie zrobić na jednym warsztacie, na jednej sesji. Ja na jednym warsztacie, na jednej sesji mogę bardzo dużo z wami zrobić, ale to nie zastąpi lat pracy nad sobą i tej głębi. Więc ja wiedziałam, że ta głębia jest w tym, że ja jestem z mniejszymi grupami w dłuższym czasie, bo wtedy jakby otwieramy taką bezpieczną przestrzeń i zaczynamy pewien proces. I to było jedno, czyli wracając do tego, wasze klientki high level już was szukają. One już szukają przestrzeni, którą mogą zainwestować. Tam nie ma przekonywania tego, żeby one musiały się, wiecie, jakby w ogóle jakby w magnetycznej sprzedaży i kobiecym biznesie nie ma czegoś takiego jak przekonywanie. I kto był na masterclassie magnetyczna sprzedaż, ten wie. Więc klientki high level są zaangażowane, biorą odpowiedzialność za swoją część procesu i są gotowe zainwestować w to więcej, bo cenią sobie inną formę wsparcia. One bardzo często jakby mogą inwestować, słuchajcie, rozpraszam się tymi kropkami, one bardzo często mogą inwestować, o, patrzcie, teraz mamy gwiazdkę, czy wy też to widzicie? One mogą inwestować w różne warsztaty pojedyncze z wami, ale głębiej one będą szukały tego głębszego wsparcia, bo one już wiedzą, jak cenne to jest. I to jest bardzo ważny shift taki w naszym podejściu i mindsetie, który potrzebuje się zadziać, bo bardzo często to nas blokuje. A to może być zupełnie inna grupa odbiorców niż, znaczy może nie zupełnie inna, delikatnie inna, bo przez zupełnie inną nie rozumiem tego, że wiecie, to są zupełnie inne tematy, ale ten sposób komunikacji, kiedy zmienicie, czego też będę uczyła w programie High Level, to zaczniecie przyciągać te kobiety, które już są gotowe zainwestować. Jak ja sobie myślę o sobie jako klientce High Level, to mnie do niczego nie trzeba przekonywać. Ja wiem, że żeby budować biznes, potrzebuję pracować z traumą, z emocjami, potrzebuję dbać o swoje ciało, swoje emocje, o milion innych rzeczy. I ja po prostu jednocześnie wiem, że ważne jest dla mnie to, żeby być w różnych przestrzeniach z innymi kobietami, mieć stałe wsparcie mentoringowe, być na mastermindach. To są przestrzenie, w które ja inwestuję cały czas, więc mnie do tego nie trzeba przekonywać. Ja tylko wybieram sobie właściwą przestrzeń i płacę. I płacę bardzo duże pieniądze. I oczywiście jakby każdy z nas jest na różnym poziomie i to też się będzie zmieniało wraz z naszym biznesem. Natomiast wiecie, chcę, żebyście uchwyciły to, że tu już jest ta zmiana, zmiana dynamiki i tego, jak to wygląda. Dlatego ta sprzedaż i też ta praca jest dużo, dużo łatwiejsza. Dobra, więc teraz tak, co się zmieniło u mnie w biznesie i dlaczego to było takie, no taki game changer i dlaczego wiem, że to też jest game changer dla bardzo wielu kobiet. Bo teraz tak, bardzo wiele kobiet, ja też tam byłam, przypala się w swoich biznesach, wkładając energię tam, gdzie nie, nawet nie tyle, że nie do końca płynie, ale płynie dużo bardziej jakby opornie, bo tylko znają taki sposób, bo albo boją się sięgnąć po tą inną ścieżkę, którą często jest na przykład właśnie ta ścieżka pracy high level. I podkreślam, high level nie musi oznaczać, że robicie produkty za 20 tysięcy, 30 tysięcy, że jesteście tylko dla tych osób, dla nikogo innego nie jesteście. I że musicie tworzyć markę, w której nie ma was, bo to totalnie nie jest o tym, nie? Dobra, ja słuchajcie, tutaj troszkę się rozpraszam, bo jestem spamowana wiadomościami odnośnie premiery podcastu, więc I will do my best, żeby tutaj się skupić razem z wami. Więc to, co się, czyli tak, my często przepalamy, to co ja obserwuję, energię na fokusowaniu się na rzeczach, które nie dają stabilności i przewidywalności finansowej w biznesach.
Czyli skupiamy się nad takim, wiecie, quick wins. I ja przez bardzo długi czas miałam to w swoim biznesie, co prowadziło mnie, moje ciało, mój układ nerwowy do wypalenia. Bo każdego miesiąca musiałam zaczynać od nowa. I to tylko na krótką metę się uda. Bo jeśli myślisz o swoim biznesie, jak o czymś, co macie wspierać Ciebie, Twoją rodzinę, Twoje marzenia, Twoje pragnienia przez lata, to nie możesz myśleć tylko z miesiąca na miesiąc, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. Ja w tym momencie myślę o swoim biznesie. Ja już mam zabezpieczony kolejny rok w swoim biznesie. Wiem, ile zarobię każdego miesiąca, jaki będę miała przychód, nawet jeśli nic bym w swoim biznesie nie robiła i niczego nie sprzedawała. O tym za chwilkę. Więc to bardzo mocno płynie z tego, kiedy połączymy się z naszym ciałem. Bo kiedy wyjdziemy z tego chaosu, tego wszystkiego, co się dzieje w internecie i wiecie, tego, że dobra, to żeby budować teraz biznes, to ja muszę robić rolki, które pójdą viralem, to muszę mieć coraz to więcej osób obserwujących na Instagramie. Wiecie, z ofertami high level możesz mieć 100 osób obserwujących, ale właściwych osób i możesz z tego zbudować biznes, który będzie miał kilkadziesiąt tysięcy przychodu miesięcznie. Jeśli będziesz to miała i będziesz miała klientki, które się będą jarały na pracę z Tobą, to będziesz czuła więcej spełnienia, więcej lekkości, to z poziomu overflow, takiego przepływu, będziesz mogła tworzyć też te tańsze produkty. Bo ofertę high level i pracę z klientkami high level, ja patrzę na to tak, ona nie zamyka nam ścieżki do tworzenia tańszych produktów, ona tak naprawdę otwiera nam ścieżkę do tego, żeby mieć zasoby czasowe, finansowe, energetyczne, żeby finalnie dotrzeć do większej ilości osób. Bo jeśli będziesz skupiała się na sprzedaży, powiedzmy, nie wiem, dzisiaj pisałam dla Was post, dlaczego podawałam przykład e-booka. I są osoby, które bardzo dobrze czują się w tym, że w bardzo szybki sposób docierają do dużej ilości osób i to jest ich droga, nie? I to płynie. Natomiast często jest tak, że dla większości osób to jest coś trudne, bo tam jest wiele rzeczy, które potrzebujemy wdrożyć, których potrzebujemy się nauczyć. I oczywiście, tak prowadząc swój biznes, nadal potrzebujemy się nauczyć tworzyć treści komunikacji, ofert, sprzedaży, marketingu. We need to know all of it. Ale biorąc na przykład e-booka, który kosztuje 80 zł, żeby mieć z tego przychód 8 tysięcy, to potrzebujesz sprzedać go dla 100 osób. Nie będę Wam teraz konkretnych liczb konwersji, ale no musisz mieć co najmniej kilka tysięcy osób, które są potencjalnie zainteresowane tą ofertą, żeby te 100 go kupiło. Więc 100 osób musi powiedzieć Ci tak, żebyś miała przychód 8 tysięcy, gdzie jeszcze jakby sam e-book jest dużym wkładem energetycznym i może nie dużym finansowym, ale jest też wkładem finansowym, bo potrzebujecie mieć korektę, redakcję, skład, grafikę i inne takie. Gdzie przy na przykład swoim produkcie, czy to będzie program mentoringowy, niech on kosztuje 8 tysięcy i to będzie współpraca z Wami przez kilka miesięcy, nawet niech to będzie pół roku, potrzebujecie jednego tak, zamiast 100 tak. I to jest game changer. I to jedno tak sprawia, że jeśli ktoś Wam płaci w ratach, że przez kolejne miesiące wiecie, że na przykład ten 1000, 1500 zł, 2000 zł każdego miesiąca wpłynie do Waszego biznesu. Więc kolejnego miesiąca nie zaczynacie od zera, ale zaczynacie już z tą bazą. I to jest jedna z rzeczy, która diametralnie zmieniła mój biznes. Bo dobra, zacznę trochę właśnie od tego punktu. Bo dzięki temu ja byłam w stanie stworzyć powracający i stabilny przychód w biznesie. Co oznacza, że sprzedając na przykład, teraz trwają zapisy do kursu dla przewodniczek intuicji, który jest przestrzenią 6-miesięczną. Więc z takiego biznesowego podejścia, jeśli ktoś inwestuje w ten kurs, zapisuje się na kurs w opcji ratalnej, a nie opcji w całości, to ja wiem, że przez kolejnych 7 miesięcy, bo mamy opcję rozłożenia płatności na 7 rat, nie pamiętam ile tam jest dokładnie, ale powiedzmy, że około 1800-1900 zł miesięcznie płaci przez kolejnych 7 miesięcy. Niech takich osób będzie w kursie 10, 15. My nie potrzebujemy wtedy, wiecie, 200 osób. My czasem potrzebujemy 5 osób do takiego programu. 10 osób. To jest zupełnie inna skala, ale też te tak są dużo łatwiejsze. I jeśli Wy dostaniecie tak od
tych 10-15 osób, które zainwestują taką kwotę, które zainwestują w taki program, to poczuj sobie w ciele, jakbyś się czuła, wiedząc, że każdy kolejny miesiąc zaczynasz mając pewne 30 tysięcy przychodu. Już na start. Nic nie robisz, nic nie sprzedajesz, nic nie tworzysz. To już jest przez kolejne 7 miesięcy. I teraz to zrobiły oferty high level dla mojego biznesu. To, że ja wiem, że w maju mamy już konkretną kwotę, którą ja zarobię z płatności powracających. Więc jeśli chcemy dochodzić do 100 tysięcy i powyżej, to potrzebujemy zmienić swoje myślenie. Potrzebujemy tak naprawdę, jakby oferty high level to jest w ogóle, to jest absolutny game changer, dlatego że one dają Wam lekkość, stabilność i przewidywalność Waszych przychodów i sprawiają, że nie zaczynacie każdego miesiąca od zera, ale zaczynacie od pułapu, nie wiem, 30 tysięcy. Potem sobie budujecie 40 tysięcy, 60 tysięcy, 100 tysięcy i możecie sobie zbudować to w taki sposób, że wiecie, ile każdego miesiąca przez cały rok przyjdzie do Was przychodu i wszystko to, co robicie dodatkowo, jakby zaczynacie, nie zaczynacie od zera, ale zaczynacie na przykład od 50 tysięcy, więc jak pomyślicie, padniecie na pomysł tego, że chcecie zrobić masterclass i zrobicie kampanię, w której będziecie miały przychód 10, 20, 30 tysięcy, to już się układa na tych 40-50, które zbudowałyście dzięki powracającemu przychodowi. Rozumiecie? I jakby to jest ta lekkość. Lekkość, będę powtarzała, nie płynie z tego, że my tej lekkości pragniemy. Lekkość płynie z podejmowania strategicznych, przemyślanych decyzji, które są połączone z Waszą energetyką, z Waszym układem nerwowym, z Waszym ciałem. Więc to jest jedna z rzeczy, która absolutnie odmieniła mój biznes. Inaczej ja bym się doprowadziła, zresztą doprowadziłam się do wypalenia kilka lat temu, skupiając się właśnie na ofertach low ticket, bo ja po prostu, moje ciało już, słuchajcie, nie miało siły. Ja już nie miałam siły sprzedawać, ja już nie miałam siły tworzyć kolejnego kontentu, robić kolejnego webinaru, robić kolejnej bezpłatnej przestrzeni, jakiegoś warsztatu. I ja nie chciałam, ja stwierdziłam, że jakby to, ja się musiałam zatrzymać i zobaczyć, że to jest moje ego, tak naprawdę, które nie chce, które jakby, wiecie, ja miałam bardzo dużo, w ogóle zacznijmy od tego, że miałam bardzo dużo oceny odnośnie produktów high level. Ja sobie mówiłam, że ja nie mogę tego robić, ja nie chcę tego robić, bo ja wtedy odbiorę możliwość pracy ze mną ludziom, którzy nie są w stanie zainwestować więcej niż 100-200 zł. No ale jeśli ja się wypalę, to i tak nie będę mogła tego tworzyć, nie? Więc o tym też na pewno napiszę jakiś kolejny post. Tak, w pewnym momencie zderzamy się ze ścianą. Dawno mnie u Ciebie na live nie było i właśnie sobie przypomniałam, jak Ciebie uwielbiam. Dziękuję, Aniu, ściskam Cię mocno. Cieszę się, kochana, że jesteś. Proszę Cię dzisiaj. O, słuchajcie, aż włączyłam podcast. Słuchajcie, no hit. Aż się tu włączył podcast premierowy w tle. Praca z mindsetem, przekonaniami to podstawa. Tak, o, pamiętam Ciebie z dżungli, ale zmiana, tak. Były epizody z dżungli. Dżunglę nadal kocham, ale na razie mam nasz polski las. Wiewiórki i sarny, które mi, słuchajcie, przychodzą tutaj pod, może nie pod okno, ale pod, no tutaj pod ogródek. Więc się tutaj z nimi zaprzyjaźniam. Natomiast tak, mindset, przekonania to podstawa, ale lekkość i skalowanie biznesu wyżej, przede wszystkim strategiczne podejście. I też działanie, bo wiecie, ja w pewnym momencie miałam takie, kurde, no jakby widzę, że ludzie, wiecie, robią to i to płynie z lekkością, ale kurwa, jak oni to robią? Potrzebowałam się dowiedzieć, jak oni to robią, potrzebowałam się wdrożyć. Ja spędziłam lata ucząc się komunikacji, ja nazywam to teraz komunikacją mocy, komunikacją też high level, tego też będę uczyła Was w programie high level, więc za chwilkę więcej o programie, bo
Bo znowuż high level, w ogóle intencja high level, ja też mówię o tym w tym audio trainingu, który jest początkiem programu. High level, intencja pracy z klientkami high level i stworzenia oferty high level rozpocznie przepotężną transformację przede wszystkim w Was. Bo będziemy się potrzebowały dokalibrować do tego, żeby być liderkami high level. I jakby my już jesteśmy wewnątrz, nie? Ale to jest ten moment, kiedy wiecie, upada jakieś jeszcze kolejne części ego i upada jakaś kolejne i przekonania. No wiecie, po prostu taka czasem ciemna noc duszy, czasem jest to bardziej przyjemne i przyjazne. Więc można to zrobić na pewno z większą lekkością, ale tak, pewne elementy tego też nie są zawsze przyjemne. Zresztą wiecie, jak jest, nie? Więc wracając do tematu. To, co się zmieniło przede wszystkim w moim biznesie i co się może zmienić w Waszych, to jest większa przewidywalność i stabilność przychodów poprzez wdrożenie ofert high level. I teraz tutaj jeszcze jedna rzecz, odpowiadając od razu na Wasze pytania. Oferty high level nie oznaczają tylko i wyłącznie mentoringu biznesowego. To mogą być oferty, jeśli jesteście terapeutkami, jeśli jesteście dietetyczkami, jeśli jesteście fotografkami, jeśli macie jakiekolwiek swoje biznesy. Wiecie, oferty high level, kiedy wdrożycie to, o czym mówiłam na początku, też dla wszystkich osób, które dołączają, to tam po prostu, wiecie, to jest burza w ogóle kreatywności. Więc też w programie będę Wam pomagała, będziemy to razem robić też na spotkaniach, tworzyć Wasze oferty high level. Natomiast miałam myśl, mi uciekła, słuchajcie, z moim po prostu ADHD i dziurami w pamięci czasem. Dobra, w każdym razie, lecimy dalej. Więc jak ktoś wie, gdzie mi przerwało myśl, to let me know. Więc mamy przewidywalność i stabilność przychodu. Druga rzecz, trochę tak, też już ją powiedziałam, czyli to, że nie zaczynamy od zera w każdym miesiącu i to tak naprawdę daje to poczucie takiego bezpieczeństwa też w ogóle w ciele. Takiego tworzenia właśnie z tego poczucia, że ja nie tworzę z braku i nie tworzę z potrzeby i nie tworzę z tego, że ja potrzebuję tych klientek, nie potrzebuję tych 20, potrzebuję tych 30 klientek, tylko z tego, że ja po prostu ja mogę dać dużo więcej. Wiecie, dzięki temu tak naprawdę, że ja mam taki, a nie inny biznes, że podjęłam takie, a nie inne trudne decyzje, bo otwierając się na pracę, na oferty high level, ja zamknęłam swój membership ścieżki intuicji kilka lat temu, który prowadziłam też przez ponad 2 lata, więc tam było masę materiałów, ale ja już czułam, że się po prostu, wiecie, przepalałam, ja już nie miałam z czego dawać, więc no nie chcemy z tego miejsca tworzyć swojego biznesu. I w tym momencie, kiedy mój biznes jest na takim poziomie, ja mogę zainwestować w podcast, w pełną produkcję podcastu, mogę się wyrazić w taki sposób, w jaki chcę się wyrazić i stworzyć taką jakość, jaką chcę dla Was stworzyć. I to jest dla mnie też impact. Więc czasem nam się wydaje, że wiecie, że musimy zacząć tutaj, bo ludzi nie będzie stać na nasze przestrzenie i musimy robić warsztaty i nie wiem, e-booki za 100 zł, 200 zł, ale sprawdź ze sobą, czy jakby czego Ty chcesz, o co woła Twoje ciało, czy to jest Twoja strategia, czy to Ci służy, czy to Cię wypala i z jakiego miejsca to płynie. Jak wspominasz swoje darmowe warsztaty, polecasz, czy raczej od razu tworzyć płatne rzeczy? Połączenie obu. Jakby bezpłatne warsztaty jak najbardziej. Ja nadal je tworzę. One też mają swoje strategiczne miejsce u mnie w biznesie. Ja też tego więcej uczę w ekspansji dla tych osób, które będą chciały dołączać. W przyszłym miesiącu będziemy otwierać zapisy, więc tam macie moje wsparcie też mentoringowe, biznesowe, a na ten moment zapraszam Was do programu High Level, bo tam też będziemy pracować, więc to nie jest tak, że my mamy, wiecie, nie robić bezpłatnych treści, robić tylko programy po kilka tysięcy, to w ogóle nie jest o tym. Ja nadal, jakby dzięki temu, że robię ofertę High Level, dzięki temu ja mam zasoby do tego, żeby zatrudnić taki zespół, jakiego potrzebuję, żeby tworzyć bezpłatne treści, żeby zainwestować w produkcję podcastu, żeby zainwestować w siebie,
w swoje kolejne, nie wiem, certyfikaty, mentoringi, nauczycieli, terapeutów. Wiecie, wtedy jest ten overflow. Kolejna rzecz, która się wydarzyła w moim biznesie, to było przede wszystkim ogromne, ogromne spełnienie, które wróciło. Dlatego, że ja na jakiś czas to spełnienie utraciłam w swoim biznesie. Może nie utraciłam całkowicie, ale czułam, że coś jest off. I to są takie trudne momenty, bo to, co kiedyś dawało nam spełnienie, radość i ekscytację, już nam takie nie daje. I my często w takich momentach myślimy, że coś jest z nami nie tak. A to nie jest tak, że jest z nami nie tak, tylko to jest informacja od naszego ciała, naszej intuicji, że czas na wyższy level. I może to nie będzie tylko next level, ale to będzie właśnie high level. I tak też było u mnie. Czyli ten przykład, o którym Wam mówiłam na początku, że prowadząc programy dla, czy warsztaty dla, wiecie, 400, może nie przesadziłam, dla 40, dla 90, dla 200 osób, były osoby, które ja tam kojarzyłam, bo przychodziły na każdy warsztat i na każdy program, ale ja nie czułam, wiecie, tej głębi relacji. Ja teraz z moimi klientkami, które są czasem ze mną już od lat, jeśli się widujemy na przestrzeniach na żywo, bo organizuję przestrzenie na żywo, o których tutaj na Instagramie nawet w ogóle nie mówię, bo one są tylko i wyłącznie dla klientek, z którymi pracuję już od dłuższego czasu. Ja jestem z nimi, ja wiem, gdzie one są w procesie. Wiecie, my siebie znamy. Ja jestem z nimi przy największych celebracjach, największych trudach, przy płaczu, przy radości. I to jest dla mnie spełnienie w moim biznesie. To jest dla mnie, biznes jest dla mnie o głębokich relacjach. I jak ja sobie, wiecie, przyklikałam to, że oferty, aż mam ciary, że oferty high level są o tej głębi relacji. I wiadomo, że ja nie mogę mieć głębokich relacji, nie wiem, z 200 osobami w mojej społeczności. Ich będzie kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt może, jak będę poszerzała swój układ nerwowy, nie? Ale to był dla mnie największy klik, kiedy ja zobaczyłam, że o wow! Wiecie, my na przykład dziewczyny z programu Nowej Drogi, który był w tamtym roku, kończył się na początku tego roku. To wiecie, no my w trakcie umówiłyśmy się w kawiarni na kawę, bo po prostu, wiecie, chciałyśmy się spotkać i pogadać. I to jest ten biznes, to jest dla mnie, to są te biznesy nowej ery, gdzie my jednocześnie dajemy transformację, dajemy jakość, bo to jest fundament, ale jednocześnie tworzymy te jakościowe, głębokie relacje. I ja teraz, no, co najmniej połowa osób, które są w chociażby ekspansji, to ja znam z imienia i z nazwiska, wiem, z czym one przychodzą na spotkania. Przez to, że przychodzą od kilku miesięcy albo nawet od kilku lat, to ja wiem dokładnie, co im powiedzieć, co je zaktywuje, bo już się znamy. Co innego jest, wiecie, to tak jakbyśmy co tydzień zaczynali nową, jakby terapię z nowym terapeutą. I mieli od początku opowiadać, nie? Co tam, jak relacja z mamą, jak relacja z tatą. Wiecie, to jest jakby albo wchodzimy raz tu, raz tu, raz tu, raz tam, albo wchodzimy, nie wiem, z jedną osobą, z dwoma osobami, ale naprawdę głęboko. Ja mam kilka osób, z którymi jestem głęboko w swoich mentoringach, od których ja się uczę i my tam jesteśmy deeper. I ja sobie to cenię. I osoby, które ze mną pracują, też sobie to cenią. I wiedzą, jak to jest ważne, jak to jest wartościowe i co to zmienia w ich życiu. Nie? Więc to jest o tym. Więc oferty high level, tak, to, że one nam przyniosą większy level finansowy, tak. Jak wszystko strategicznie dobrze ułożymy, podejmiemy decyzje i tak jak mówię, w programie high level będziemy to robić razem, bo ja u siebie już to zrobiłam wiele, wiele, wiele razy. I teraz będę Was tego wszystkiego uczyła. Więc tutaj też od razu odpowiadam na pytanie. High Level jest totalnie nowym programem, więc te treści się nie będą pokrywały. Będę Was uczyła, będziemy dostosowywać Waszą energetykę, Wasz układ nerwowy do tego, żebyście mogły się odważyć i stanąć do swojej mocy, żeby stworzyć te oferty high level w swoim biznesie. Bez względu na to, czy zaczynacie swój biznes, bo możecie zacząć swój biznes od ofert high level. Czy jesteście już w swoim biznesie i po prostu czujecie, że idzie upgrade waszego biznesu?
będziemy pracować nad marką high level. I znowuż, high level nie oznacza, że też musicie ubrać marynarkę. Ja akurat jak myślę sobie o high level i wiecie o mojej transformacji i o temacie biznesowym, to ja kocham taki look i jednocześnie kocham dresy, wiecie, no make-up, znacie mnie, więc po prostu it's all of it, tak? Jakby biznes high level, oferty high level, klientki high level nadal możecie prowadzić po prostu będąc w dresie przykryte kołdrą, po prostu pijąc sobie kawę czy tam coś i it's still okay. Jakby w programie będziemy znajdywać Wasz sposób, Waszą ścieżkę, Waszą unikatowość w Waszych ofertach high level. Więc będę uczyła tam bardzo dużo, jeszcze więcej odnośnie tego, jak kupują klientki high level, jaka jest komunikacja, jak komunikować swoją ofertę, jakie tworzyć treści, co tam jest kluczowe, co jest tymi takimi, wiecie, czynnikami, które wpływają na to, że przyciągamy te osoby, które mówią nam tak i mówią tym przestrzeniom, które tak są droższe, ale też za którymi idzie głębsza transformacja, które... w pleginach w moim przypadku. Dokładnie, Malwa. Czekajcie, wrócę do Waszych komentarzy. Tutaj widziałam, że coś się pojawiało. Agata, totalnie też tak to czuję, ale trafiłam. Ale trafię z tym programem High Level, bo właśnie się zniszowałam na markę premium dla klientów High Ticket. Cudownie, cudownie, Agata. Bardzo się cieszę. Tak, i słuchajcie, wiecie, jak, bo ja sobie też... od jakiegoś czasu myślałam, jak Wam przekazać tą lekkość w biznesie, którą ja czuję i której ja doświadczam, a której wcześniej nie doświadczałam. I jakby energetyka, praca z układem nerwowym to jest jedno. Ale potrzebujemy jasnej, klarownej strategii, którą Wy możecie wdrożyć, żebyście wiedziały, co zrobić, żeby tej lekkości doświadczyć. Więc to jest, słuchajcie, w ogóle pierwszy program, który ja robię chyba od pół roku, bo tak były zapisy do ekspansji, na którą ja postawiłam w ogóle, wiecie, całą swoją uwagę i gdzieś też opowiadałam chyba o tej decyzji. Więc to jest program, który się naprawdę rodził z takiej po prostu bardzo czystej intencji. Ja stwierdziłam, że nie zrobię programu w tym roku, dopóki nie poczuję go całą sobą. Dopóki nie poczuję, że to jest to, czego ja chcę Was nauczyć, tam będzie to, to, to i to. I dlatego czuję też, że energetyka tego programu naprawdę wzniesie nas, Was wysoko, bo wkładam jakby wszystko, całe swoje serducho, ale czuję, że, no, że ta energia tego jest totalnie inna, bo tam jest konkret, ale jednocześnie lekkość. Twoje podejście jest mi bardzo bliskie, dlatego mnie przyciągasz. Bardzo się cieszę. Tak, słuchajcie, wiecie, ja też ostatnio prowadziłam live'a odnośnie na podstawie różnych treści na social mediach, które się pojawiły od różnych osób odnośnie zapierdalania w biznesie. Tam, wiecie, też różne komentarze się posypały pod live'em i bardzo fajne, cenne rozmowy. I wiecie, ja to cały czas podkreślam, że to nie jest tak, że ta lekkość w biznesie przychodzi tak o, bo sobie jej pragniemy, bo sobie jej chcemy, bo wiemy, że na nią zasługujemy. Ja w programie High Level chcę Wam dać konkretne rozwiązanie, bo nie chcę, żebyście Wy się spalały w swoich biznesach, bo wiem, jak wiele Wy możecie w swoich biznesach stworzyć, jak wiele możecie dać swoim klientkom. Ja, słuchajcie, się czasem, znaczy powstrzymuję się, nie? Bo ja jako projektorka oczywiście, wiecie, tam oglądam sobie różne osoby, czy moje klientki czasem, czy nie wiem, osoby, które ja followuję. Ja i od razu widzę, nie? Mam takie, Boże, jakby to można było zrobić, wiecie, to i to i wdrożyć to. I ja będę to robiła dla Was w programie. Więc będziemy sobie też i brainstormować i no i to będzie naprawdę taka super, super przestrzeń. Więc to, co się zmieniło w moim biznesie i co się może zmienić w Waszych, to również dużo większe spełnienie, które też płynie z tego, że po pierwsze macie te głębsze relacje, znacie te osoby dużo, dużo bliżej, natomiast one też będą miały lepsze rezultaty, dlatego że wiecie, no tak jakoś jest. Ja często o tym mówię w różnych przestrzeniach, nie? Jak już ktoś zainwestuje... tak, Agata. Jak już ktoś zainwestuje na przykład, powiedzmy, nie wiem, w jakiś mastermind albo w kurs certyfikujący, nie wiem, 10 tysięcy, 13 tysięcy. I ja wiem, bo ja przez to przechodzę za każdym razem, jak ja sama inwestuję. To jest jakby ta decyzja zapłacenia tych pieniędzy
zainwestowania to jest moment, który nas inicjuje, bo on nas otwiera na totalnie inny timeline, na totalnie inną w ogóle, wiecie, czasoprzestrzeń, rzeczywistość. Nagle stajemy się osobą, być może tydzień temu byłyśmy osobą, która w ogóle nie pomyślała, że może zainwestować 10 albo 15 tysięcy, a nagle siedzimy przed komputerem, mamy kliknąć zapłać i nagle jesteśmy osobą, która to robi. I wiecie, to bardzo dużo zmienia. To przede wszystkim ta cena inicjuje w taki sposób, że ludzie się zupełnie inaczej stawiają. Ja często zadaję pytanie właśnie kobietom, które na przykład dołączyły do, niech to będzie, 6-miesięcznej przestrzeni, w którą zainwestowały więcej. I pytam się, czy jakbyś zapłaciła za to 50 zł, to czy byłabyś na tym spotkaniu dzisiaj? I za każdym razem one się śmieją, bo uśmiechają się, bo wiedzą, że jednak ta cena wpływa na to, jak my się stawiamy. Ale najpierw za tą ceną musi stać jakość, musi stać wartość, musi stać głębia i to wszystko, o czym sobie mówiłyśmy od początku. Więc te oferty high level, biznes high level, praca z klientkami high level, da Wam tą lekkość, ale też Waszym klientkom da dużo większe rezultaty, bo one się będą inaczej stawiały, bo to przyciągnie inny rodzaj osób, które, tak jak mówiłam, są gotowe, są zaangażowane, biorą pełną odpowiedzialność za swoją część, czy to procesu, transformacji, mówię, to w zależności od tego, na czym polega Wasz biznes, bo oferty high level mogą być przeróżne. Jeśli mam osoby, które bardziej pracują, wiecie, ze sztuką, z tańcem, to może być, nie wiem, VIP day, który Wy stworzycie, nie? To będzie, bo może być po prostu experience z Wami, w którym Wy po prostu wykorzystacie wszystkie swoje talenty. Jakby, wiecie, tych pomysłów jest naprawdę dużo. To nie zawsze musi być, to nie musi być zawsze taki sam rodzaj oferty. Natomiast to musi być oferta, która jest w zgodzie z Wami, z Waszym zone of genius, z Waszym układem nerwowym i z Waszym ciałem. Słuchajcie, mam tutaj efekty specjalne dzisiaj z tym światłem. Więc to będziemy robić w programie High Level. Także słuchajcie, będę dobiegała troszkę do końca, mimo tego, że w tym temacie mam Wam bardzo, bardzo dużo do opowiedzenia i będę jeszcze prowadziła różne live'y i posty dla Was. Natomiast za chwilkę wskakuję na audyt dla dziewczyn z ekspansji. Więc podsumowując, słuchajcie, program high level, do którego trwają teraz zapisy w jeszcze niższej cenie, możecie dołączać oczywiście i dla kogo on jest? Dla wszystkich osób, które czują, że ten temat high level je woła, że chcecie tej lekkości w biznesie, chcecie też strategii i energetyki, która otworzy Was na większą stabilność, przewidywalność Waszych przychodów, ale również otworzy Was na skalowanie, bo w tym programie będziemy sobie też mówić o strategii skalowania Waszego biznesu. Krótko, na czym polega skalowanie? Na tym, że pracujecie mniej, a zarabiacie więcej. Ja w tym roku podjęłam decyzję, między innymi o ekspansji, która ode mnie wymaga byciu na 3 spotkaniach w miesiącu i to przynosi mi dosyć duże przychody. Kiedyś, żeby to zrobić, miałam 15 calli tygodniowo. Więc ta lekkość też płynie poprzez, znowu, strategiczne decyzje, które podejmujemy w zgodzie z naszym układem nerwowym, tym, gdzie jesteśmy w naszym biznesie, tym, gdzie jesteśmy tu i teraz. Jakby nie wszystko na hura, nie wszystko na raz i nie wszyscy tak samo, bo nie da się prowadzić, jakby nie ma idealnego jednego sposobu dla absolutnie wszystkich, nie? Jakby potrzebujecie to filtrować przez swoją intuicję, przez swoje czucie. Ja Was zawsze do tego sprowadzam na spotkaniach. Natomiast To będziemy robić w programie. Więc w programie będziemy pracować też nad tym, żebyście właśnie skalowały swoje biznesy. Będę Was uczyła tego, jak tworzyć treści, jak komunikować swoje oferty, jak stworzyć swoją ofertę. Będziemy razem przechodziły przez tworzenie Waszej oferty high level. Będziecie się dokładnie łączyły z Waszymi klientkami high level i kim Wy jesteście. To będzie bardzo duża aktywacja Was, Waszej energetyki, Waszej mocy do tego, żebyście stanęły do tego, żeby tworzyć, przyciągać
klientki high level, tworzyć oferty, tworzyć biznes i dzięki temu otwierać się też na wzrastające przychody w lekkości, w zgodzie z Wami, z przestrzeni serca, w połączeniu z Waszą misją. I będziemy, no tak, to się łączy, będziemy pracować nad Waszym układem nerwowym. Więc wprowadzenie tego da Wam więcej spełnienia, lekkości, przewidywalności w przychodach. Także tak, High Level is the way, nowy program. Jeśli potrzebujecie, woła Was, chcecie szczegóły, macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało do mnie piszcie. Możecie napisać słowo w odpowiedzi, jeśli odsłuchujecie nagrania z tego live'a. Możecie napisać słowo tak, jeśli jesteście na Instagramie. Wtedy automatycznie dostaniecie link. Jeśli chcecie więcej szczegółów, macie pytanka, możecie się do mnie śmiało odzywać. Albo ja, albo mój zespół do Was wrócimy i Wam odpowiemy. Mamy już przecudowną ekipę, część osób z ekspansji. Ja już jestem na pokładzie, kiedy zaczyna się program. Tak, niedługo będą daty, to będzie jakoś początek maja. Myślę, że około drugiego tygodnia, drugi tydzień maja, tak planuję, także niedługo będę Wam podawała daty. Jest jeszcze jedna ważna kwestia. Dla osób, które już zarabiają 40 tysięcy, 50 tysięcy i chcą skalować do 100 tysięcy i więcej, jest Mastermind 100K and Beyond, który otwieram dosłownie dla kilku osób. To będzie, nie wiem, może 4 osoby, może 5 osób. I tam przez 6 miesięcy ja będę on board, po prostu, wiecie, moje oczy na Wasz biznes wraz z innymi kobietami, które są w podobnym etapie biznesu i tam będziemy skalować Wasze biznesy do 100 tysięcy i więcej. Także tam już jest konkretna intencja i to jest też taka przestrzeń, w której, wiecie, rozmawiamy o rzeczach, z którymi często nie mamy z kim innym pogadać, kiedy już te przychody też wzrastają, no bo tam są wyzwania, które mimo tego, że nasi bliscy mogą mieć najwspanialsze intencje, niekoniecznie mogą nas rozumieć, a tam będziecie w przestrzeni kobiet i mojej i będziecie się czuły totalnie po prostu rozumiane i on fire. Więc tak, program będzie trwał, słuchajcie, będę rozpisywała spotkania, natomiast one będą najprawdopodobniej raz w tygodniu, będzie 7 modułów, więc będzie trwało około 6-7 tygodni. Także niedługo damy Wam informacje odnośnie konkretnych dat, ale tak jak zawsze spotkania będą zapisywane, będą na platformie, będzie grupa na Telegramie, żebyście też się mogły wspierać, brainstormować sobie razem i w ogóle. Także tam się będzie działo. Dla osób, które chcą upgrade'ować, w momencie, kiedy dołączacie do Mastermindu 100K and Beyond, możecie po prostu do mnie napisać Mastermind i Wam wyślę szczegóły, wtedy ten program dostajecie w bonusie i teraz też jest pre-sale, więc macie najniższą cenę i sesję mentoringową jeden na jeden ze mną, jeśli się będziecie decydować na Mastermind. Na Mastermind trzeba aplikować, dlatego że tam jest konkretna intencja i jest to Mastermind też na zaproszenie. Więc jeśli Was woła, jeśli jesteście, macie swój biznes już na poziomie gdzieś około 40 tysięcy co najmniej i chcecie wdrożyć strategię na 100 tysięcy i więcej, to przez 6 miesięcy ja będę z Wami w każdym kolejnym kroku pomagała Wam to po prostu w Waszych biznesach prowadzić, więc będziemy sobie mówiły i o tworzeniu zespołu, i o procedurach, i o tym wszystkim, co się potrzebuje wydarzyć, żebyście to miały on board. Czy ten program jest ok dla biznesu, który zaczyna, ale już zarabia 5-8 tysięcy miesięcznie? Tak, jak najbardziej. Ja o tym też już mówiłam, że to mogą być, nawet mamy, słuchajcie, osoby, które dołączyły do programu, które dopiero zaczynają albo mają na przykład jedną klientkę, ale totalnie czują, że chcą pracować z klientkami high level. Szczególnie jeśli macie już doświadczenie. Czasem jest tak, że wiecie, zaczynamy swój biznes, ale mamy już doświadczenie, jesteśmy ekspertkami, bo być może pracowałyśmy na etacie, być może w korporacji, być może dla innej marki, dla innych osób, więc wtedy jakby śmiało możemy zaczynać z tym. Także tak naprawdę wiedza i ta, którą tam zdobędziecie, to jest coś, co będziecie mogły wdrażać w każdych kolejnych etapach swojego biznesu, bo znowuż to jest coś, słuchajcie, do czego ja cały czas wracam. To jest coś, co ja cały czas jakby nie robię nowych rzeczy, tylko usprawniam tych kilka rzeczy, których będę Was uczyła, żeby mój biznes mógł wzrastać.
Dobra, patrzę, czy są jeszcze jakieś pytanka. Dobra, nie widzę. Czyli mamy tak. Mamy opcję dołączenia do audio treningu, czyli takiego wstępu, gdzie mówię o energetyce pracy z klientkami high level, gdzie macie pytania do dziennika, które pomogą Wam w ogóle połączyć się z tym, kim Wy jesteście w tej wersji high level, i medytację, która pomoże Wam się dokalibrować do klientek high level. I to jest produkt taki, wiecie, wstępny, żebyście w ogóle poczuły tą energię, i on jest chyba jeszcze w niższej cenie, więc jest za 222 zł. Jak napiszecie w komentarzu level przez V, albo wyślecie taką wiadomość do nas, czy napiszecie na story, to automatycznie dostaniecie link do tego. Kolejnym stopniem jest program High Level i to nagranie jest też częścią programu. Program kilku, czyli 6-7-tygodniowy, gdzie mamy 7 modułów, gdzie przeprowadzam Was przez proces i wspólnie otwieramy Wasz biznes i Waszą energetykę i Wasze ciało i tworzymy oferty, żebyście mogły to wdrożyć w swój biznes i żebyście mogły czuć tą lekkość właśnie w pracy z klientkami high level. Więc tutaj możecie napisać słowo wtedy tak i wtedy też pójdzie automatyzacja i dostaniecie od razu link, albo możecie pisać do mnie śmiało z zapytaniami czy prośbą o szczegóły i będziemy Wam wysyłać. Dla osób, które chcą all of it i są już na etapie gdzieś około 40 tysięcy i po prostu są gotowe na więcej, to wiesz co, kochana, nie mamy jeszcze ustawionej automatyzacji, jak jest live, także słuchajcie, jak piszecie teraz tak, to napiszcie do mnie wiadomość, dobra? Żeby mi to nie zginęło. I wyślę wam link. Jeszcze pracujemy nad automatyzacją do live'ów na żywo. Jak będzie nagranie, to powinno wszystko zadziałać. Więc jeśli chcecie all of it, to wtedy zapraszam Was do mastermindu 100K and Beyond. Kilka osób, kameralna grupa, 6 miesięcy. Ja w pełni z Waszym biznesem, z Waszą energetyką celebrujemy, przechodzimy przez wszystkie inicjacje, przez jakie będziecie przechodziły, i dostosowujemy Wasz biznes do wyższego poziomu, żebyście mogły mieć po prostu przychód na poziomie 100 tysięcy i więcej z lekkością, i wtedy dostajecie program High Level i jedną sesję jeden na jeden ze mną. Także możecie pisać Mastermind i wtedy, wtedy też będę... jak się tu ustawić. Będziemy sobie rozmawiać i podeślę Wam szczegóły. Dobrze, kochane, słuchajcie, kochane, kochani, jak pisałyście tak na live, to napiszcie do mnie wiadomość, wszystko Wam wyślę, albo ja, albo mój zespół, jak będziecie mieć pytanka, to też śmiało piszcie. Tak, zapisy do High Level otwarte, ja się na maksa jaram tym, co będziemy tam robić, to jest dla mnie świeże, jest dla mnie konkretne, jest po prostu takie magnetyczne jednocześnie, bo też o tym magnetyzmie na poziomie High Level będziemy sobie mówiły. Także co? Zapraszam Was, dawajcie znać odnośnie tego, co Was woła. To są na razie przestrzenie, do których Was mocno zapraszam. No i oczywiście mamy zapisy cały czas otwarte dla osób, które chcą zostać certyfikowanymi przewodniczkami intuicji. Także kurs certyfikujący rusza już 9 maja. Więc jeśli to Was też woła, to śmiało piszcie. Wy wiecie w serduchu, co Was woła. Więc piszcie i będziemy Wam wysyłać wszystkie linki. A ja teraz Was całuję, uciekam, bo mam za chwilkę kola z dziewczynami właśnie z ekspansji. Także tak, wyczekujcie, słuchajcie, jutro będzie premiera podcastu w nowej odsłonie. Jestem bardzo ciekawa, jak go odbierzecie. Mam nadzieję, że wspaniale. No, także ściskam Was, do zobaczenia i do usłyszenia. Pa, pa.